Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Powiadam wam, którzy słuchacie, miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, błogosławcie tym, którzy was przeklinają i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli bierze ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Daj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to dla was wdzięczność? Przecież i grzesznicy miłość okazują tych, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to dla was wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to dla was wdzięczność? I grzesznicy grzesznikom pożyczają, żeby tyleż samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół. Czyńcie dobrze i pożyczajcie niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka. Będziecie synami Najwyższego, ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane. Miarą dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie. Czasem z wielkim trudem przychodzi nam przyjąć i zaakceptować własny los, zwłaszcza jeśli to cierpienie, choroba lub zbliżająca się śmierć. Jezus jednak idzie o jeszcze jeden krok do przodu. Nie chodzi już tylko o bierną akceptację, ale o wielkoduszne przyjęcie i to w imię miłości. Przyjęcie nie tylko zasłużonej kary, ale także niezasłużonego cierpienia lub prześladowania. Przyjęcia i zaakceptowania także tych, którzy to cierpienie na nas sprowadzają. Miłujcie waszych nieprzyjaciół. To miara chrześcijańskiej doskonałości. Zdolność do takiej miłości rozpoczyna się od doświadczenia, że sam, będąc jeszcze nie przyjacielem Boga, zostałem przez Niego ukochany. Że Bóg, pomimo i na przekór moich słabości, niedoskonałości, moim grzechom, a nawet nałogom, nie tylko mnie przyjmuje takim, jakim jestem, ale nawet akceptuje mnie. Kolejnym krokiem jest dostrzeżenie w innych stworzenia i dzieci Boże tak samo i bez żadnej różnicy miłowane przez niebieskiego Ojca, tak jak ja przez Niego jestem umiłowany. Miłość nieprzyjaciół to zdolność rozdzielania czynu od sprawcy. To zdolność kochania na przekór wszystkiemu, nawet obiektywnej krzywdzie. Ten rodzaj miłości jest miarą chrześcijańskiej doskonałości, do osiągnięcia której wzywany jest każdy z nas. Prawdziwa miłość usuwa z serc chęć zemsty, szuka dróg prowadzących do zgody i pokoju. Miłość jest potężną bronią, a jej najpotężniejszym orężem jest miłość nieprzyjaciół. Uczmy się miłości od Chrystusa, naśladujmy Go, aby tak jak On pokonać wszelkie zło i doprowadzić do triumfu dobra nad złem, miłości nad nienawiścią.